Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym Powstania Styczniowego, a w nim zajmiemy się bohaterami i dowódcami powstania. Słyszeliście o polskich komandosach, którymi dowodził Francuz? A może o idei utworzenia marynarki wojennej? Ale z pewnością dowiecie się o księdzu, który miał wyrok za głoszenie kazań patriotycznych. O tym wszystkim w nowym odcinku programu Co za historia? Rozpoczniemy od człowieka, który głosował za wybuchem powstania, chociaż samemu nie wierzył w jego sukces. Stefan Bobrowski, który urodził się 17 stycznia 1840 roku w Terechowie, miał 6 rodzeństwa. W 1852 roku rozpoczął naukę w gimnazjum, a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie w Petersburgu, na Wydziale Filozoficznym. W czasie studiów Bobrowski nawiązał kontakty z kółkami opozycjonistów rosyjskich i polskich, m.in. z Zygmuntem Sierakowskim. W styczniu 1863 roku przybył do Warszawy, gdzie został członkiem kierownictwa Komitetu Centralnego Narodowego. Był to tajny organ kierowniczy obozu czerwonych. To z jego inicjatywy oficjalnym symbolem powstańców były godła Polski, Litwy i Rusi, czyli orzeł, pogoń i archanioł. I tu kariera Stefana Bobrowskiego nam się kończy, ponieważ zginął w bardzo bezsensowny sposób, mianowicie w pojedynku na pistolety z hrabią Grabowskim. Hrabia Adam Grabowski podał się za kuzyna Bobrowskiego, po czym przywłaszczył sobie pieniądze na zakup broni, czyli dokonał defraudacji majątkowej. Stefan Bobrowski skrytykował w liście hrabiego Adama Grabowskiego i napisał, jaką on to jest mędą. W marcu 1863 roku panowie spotkali się w Krakowie i hrabia Adam Grabowski wyzwał na pojedynek na pistolety Stefana Bobrowskiego. Pojedynek dżentelmeński na pistolety wyglądał następująco. Panowie wzięli po jednym z pistoletów, odwrócili się do siebie plecami, odeszli pewną liczbę kroków, po czym się odwrócili i mieli do siebie strzelić. No wiadomo, kto trafi, ten wygrywa. Problem polegał na tym, że Stefan Bobrowski był krótkowzroczny, był po prostu ślepy, on ledwo co pewnie widział Grabowskiego. Natomiast Grabowski jednym strzałem załatwił Bobrowskiego. Podobno Grabowski trafił Bobrowskiego strzałem prosto w serce. Sytuacja kuriozalna. Mamy wybuch powstania, które, nie oszukujmy się, no nie idzie nam zbyt dobrze, a czołowi politycy białych i czerwonych pojedynkują się w dżentelmeńskim pojedynku na pistolety. Pierwszym dyktatorem powstania był Ludwik Mirosławski, który chyba miał większą barierę i większy fame niż umiejętności. Ludwik Mirosławski, tam gdzie się pojawił, tam praktycznie zawsze jego oddziały przegrywały. Pomimo tego był tak znanym Polakiem w Europie, że powierzono mu dowództwo nad powstaniem styczniowym. Przyszedł na świat w 1814 roku we Francji, a jego chrzestnym został słynny napoleoński marszałek, szef wszystkich szefów, Louis Nicolas Davout. Jego ojcem był Polak, a matką francuska. I kiedy wybuchło powstanie listopadowe, był jednym z najmłodszych podoficerów. Za udział w nocy listopadowej i bitwę o Olszynkę Grochowską został awansowany na podporucznika. Po powstaniu na emigracji prowadził ożywioną działalność polityczną. Pisał dużo na temat teorii wojskowości, a w powstaniu wielkopolskim dowodził w 2 zwycięskich potyczkach pod Miłosławiem i Sokołowem. Przekonany o nadchodzącej klęsce, zrzekł się dowództwa i został aresztowany przez Prusaków, ale wkrótce zwolniony po francuskiej interwencji, ponieważ uznano go za obywatela Francji. Znany w Europie jako dobry żołnierz, brał udział również w powstaniu na Sycylii, a niedługo po tym, jako dowódca w powstaniu badeńskim, znów poniósł kolejną klęskę. W latach 60. XIX wieku został dyrektorem i wykładowcą polskiej szkoły wojskowej w Genui, jednak po konflikcie z kadrą i słuchaczami musiał opuścić jej mury. Do Królestwa Polskiego dotarł dopiero w lutym 1863 roku. Przegrał 2 potyczki pod Nową Wsią i Krzywosądzem. Po tych wydarzeniach opuścił kraj, a po powrocie do Paryża nie zrezygnował z godności dyktatora i dalej mówił, że jest dyktatorem powstania. Po ucieczce Ludwika Mirosławskiego do gry włączyli się biali. I w marcu 1863 roku na przywódcę powstania wysunęli kandydaturę Mariana Langiewicza. Był to dawny oficer armii pruskiej, wykładowca genueńskiej szkoły wojskowej i towarzysz samego Garibaldiego.
był doświadczonym żołnierzem i w początkowym okresie powstania jako jeden z nielicznych zwyciężył w potyczkach pod Jedlną, w Bodzentymie i Szydłowcu. W obozie w klasztorze w Wąchocku zgromadził nawet 1400 ludzi, formując z nich oddziały jazdy i piechoty. Założył tam kancelarię sztabową, ambulans, drukarnię i fabrykę broni. 11 marca ogłosił się dyktatorem i niespełna tydzień później jego siły stoczyły pod Chrobrzem i Grochowiskami bitwy, w których poniosły duże straty. Langiewicz podzielił swoje siły na mniejsze oddziały i przeszedł do Galicji. Tam został rozpoznany i uwięziony przez Austriaków. I taki był koniec jego dyktatury. Najbardziej znaną postacią, która nam się kojarzy z powstaniem styczniowym, był Romuald Traugut, który urodził się w 1826 roku w Szostakowie w rodzinie o pochodzeniu niemieckim. Traugut próbował dostać się na studia, jednak nie został przyjęty i wylądował w wojsku. Skończył szkołę oficerską z oceną celującą. Wziął udział we Wiośnie Ludów na Węgrzech, jednak nie walczył po stronie węgierskich patriotów, ale jako saper w armii rosyjskiej Iwana Paskiewicza. Walczył również w wojnie krymskiej, podczas której awansowano go na sztabskapitana. Przez długi czas odmawiał przystąpienia do powstania styczniowego. Wszedł do walki dopiero w kwietniu 1863 roku. 17 października został dyktatorem powstania. Traugut zabiegał o pieniądze, wsparcie zagraniczne i interwencję militarną Zachodu. Został aresztowany w kwietniu 1864 roku po wydaniu go przez Artura Goldmana. Traugut trafił do więzienia w Cytadeli Warszawskiej, a Rosjanie skazali go na śmierć. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku. Jednym z najbardziej znanych dowódców działających na Litwie był Zygmunt Sierakowski. Urodzony w 1827 roku, od najmłodszych lat działał w organizacjach niepodległościowych. Już w 1847 został aresztowany i skazany dożywotnio na roty aresztanckie, czyli bezterminową służbę wojskową jako zwykły żołnierz. Pomimo tego dość szybko awansował na podoficera, a po śmierci cara Mikołaja II objęto go amnestią. Zygmunt Sierakowski znał aż 6 języków obcych i z łatwością dostał się do uczelni wojskowej. W 1859 roku ukończył akademię i otrzymał awans na podporucznika i rozpoczął pracę w jednym z oddziałów sztabu generalnego. Podróżował po Europie jako przedstawiciel armii rosyjskiej. W Paryżu nawiązał kontakt z Ludwikiem Mirosławskim oraz często spotykał się z legendarnym bohaterem Włoch Giuseppe Garibaldim. Kiedy wybuchło powstanie styczniowe, został naczelnikiem wojennym województwa kowieńskiego. Zygmunt Sierakowski posiadał ponad 2,5 tysiąca żołnierzy operujących na Żmudzi. W trzydniowej bitwie pod Birżami ciężko ranny dostał się do niewoli. Wstawiło się za nim wiele znanych osobistości, jednak gubernator Michał Murawiow skazał Zygmunta Sierakowskiego na karę śmierci i został powieszony 27 czerwca 1863 roku. Jego ciało pochowano w nieznanym miejscu i dopiero odkryto je w 2017 roku. W trakcie powstania styczniowego próbowano utworzyć polską marynarkę wojenną. Tym karkołomnym zadaniem zajął się Władysław Zbyszewski. W drugiej połowie 1863 roku w Paryżu została utworzona organizacja Główna Sił Narodowych Morskich, czyli Zalążek Admiralicji. Kupiono dwa statki, Samson i Princess, który wkrótce otrzymał nową nazwę Kościuszko, a jego dowódcą został dawny oficer marynarki rosyjskiej Władysław Zbyszewski. Niestety Hiszpanie pod naciskiem Rosjan zaaresztowali, a następnie skonfiskowali Kościuszkę. Mimo dalszych prób Zbyszewskiego nie udało się wzbudować polskiej marynarki wojennej. W powstaniu styczniowym walczyli również obcokrajowcy. Do najbardziej znanych zaliczamy Francuza, który utworzył oddział Żuławów Śmierci. Żuławi to lekka piechota, która powstała we Francji. Nazwa formacji pochodzi od mieszkającego w górach Algierii plemienia kabylów. Żołnierze byli poddawani morderczym ćwiczeniom, hartującym zarówno ciało, jak i ducha. W oddziale panowała żelazna dyscyplina i od decyzji dowódców zależał szybki awans, ale też degradacja. A bywało, że również sąd wojenny. Żuławów możemy porównać do dzisiejszych komandosów. Polskie oddziały tej formacji, zwane Żuławami Śmierci, zostały sformowane z ochotników przez francuskiego oficera François Rochebruna. Żołnierze zostali wyposażeni w jednolite umundurowanie, byli dobrze wyszkoleni, a na piersiach zawsze nosili ogromny biały krzyż. W okresie największego rozwoju oddział liczył ponad 400 żołnierzy. Józef Hauke Bosak w Górach Świętych
Świętokrzyski chciał zbudować fortecę, wzorowaną na tych, które wojsko rosyjskie budowało na Kaukazie. We wrześniu 1863 roku rząd narodowy mianował Józefa Hauke-Bosaka generałem i powierzył mu stanowisko naczelnika wojennego województwa krakowskiego i sandomierskiego. Był bliskim współpracownikiem Romualda Trauguta. Generał Hauke-Bosak był jednym z nielicznych, którzy przeżyli powstanie styczniowe. Po upadku powstania styczniowego generał Hauke-Bosak udał się do Włoch. Spotkał tam włoskiego bojownika niepodległościowego Giuseppe Garibaldiego, który w 1863 roku apelował do Europejczyków: nie opuszczajcie Polski, i wraz z nim walczył w armii Wogezów w wojnie francusko-pruskiej. Z pewnością do jednej z ciekawszych postaci powstania styczniowego należy zaliczyć księdza Stanisława Brzuskę, który 10 marca 1861 roku został aresztowany przez władze rosyjskie za głoszenie kazania patriotycznego. Sąd wojenny skazał go na 2 lata twierdzy w Zamościu, ale karę zmniejszono do roku, a w rezultacie w więzieniu przebywał tylko 3 miesiące. Podczas powstania brał udział w wielu bitwach. W 1865 roku ukrywał się wraz ze swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim we wsi Krasnodęby. Miejsce pobytu księdza wskazała w wyniku tortur Antonina Konarzewska, kurierka rządu narodowego. W kwietniu 1865 roku wieś została otoczona przez wojska rosyjskie. W czasie ucieczki został ranny w rękę i wraz z adiutantem Wilczyńskim dostał się do niewoli. Wyrokiem sądu polowego został skazany na powieszenie. Egzekucję na księdzu Brzuszce i Wilczyńskim wykonano 23 maja 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim w obecności 10-tysięcznego tłumu. Brzuszka był ostatnim powstańcem, który utrzymał się w królestwie aż do wiosny 1865 roku. I praktycznie po jego egzekucji mówimy o całkowitym zakończeniu jakichkolwiek walk związanych z powstaniem styczniowym. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku Piona. Cześć, w trakcie po... Lecimy? W okresie powstania styczniowego mieliśmy wielu przywódców, którzy zmieniali się. Dobra, idziemy po kolei.